Witamy serdecznie razem z Krzysztofem Biaskowskim. Witam Państwa, witam Ciebie, Krzysztof. Kłaniam się, drodzy Państwo. Dzięki, Krzysztof, że znalazłeś czas mimo tego bardzo, jak bardzo ciekawego okresu. Tak. Nocny czas. Tak, nocny czas, ale to w sumie tak trochę nawet pasuje, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co takie trochę mroczne się dużej części z nas wydaje, czyli o tym, co po tym, gdy nasza wędrówka po tym Łespadole się skończy. Jutro jest Wszystkich Świętych, drugiego są zaduszki, jeśli dobrze pamiętam. Dziady są dzisiaj, czyli 31. Dziady. Zwolennicy amerykańskich świąt to Halloween, a bardziej słowiańszczyzna, czyli ja, to dziady. Poza tym, tak, przepraszam, śmieszek, heheszek, jak dalej będzie taka inflacja, to my wszyscy to będziemy dziady. Także, kurde, tak sobie teraz uświadomiłem, że może mrużącemu prorokowi o to chodzi, żebyśmy wszyscy byli dziady. I nie tylko 31, ale przestaję sobie śmieszkować. Już i tak dzisiaj próbowałem śmieszkować. Przebrałem się za polityka i dzieciakom próbowałem obiecywać 500 plus cukierków i batoników, a potem mi wszystkie zabierać, ale się nie dały. Powiedziały, że jestem oszust i złodziej. Także jest nadzieja w narodzie, jest nadzieja. Oczywiście ja sobie wszystko śmieszkuję, w życiu bym dzieciom nie zabrał cukierka, broń Boże. I też do niczego nie piję, jakiekolwiek zbieżność z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym, czysto przypadkowa. No, powiedzmy sobie czysta plus, albo wszystko jedno. Krzysztof, zawsze tak reaguję, że usiłuję śmieszkować, czasem mi się nie udaje, jak jest poważny temat. A ja nie ukrywam, że w tym roku trochę moich znajomych odeszło z tego świata, w zeszłym też. Straciłem dużo bliskich, to jest dla mnie trudny temat. Co się dzieje z nami po śmierci? Wiem, Krzysztof, że ty robiłeś na ten temat materiał. Ja pozwolę go sobie zareklamować, Krzysztof, mam nadzieję, że mi pozwolisz. Tak. Dziękuję. Nie, to ja, Krzysztof, dziękuję, bo jest bardzo dobry materiał i wam, widzowie, polecam obejrzenie go, dlatego jest link w pierwszej linii opisu do tego filmu. On się nazywa Moje poczucie, co dzieje się z nami po śmierci. Bardzo dobry film. Powiem ci, Krzysztof, że taki optymistyczny, ale taki mądry, prawdziwy. Serdecznie wam, widzowie, polecam. Dziękuję. No i tak, Krzysztof, sobie pomyślałem, no bo ty mi kiedy, w ogóle ja pamiętam bardzo dobrze nasze pierwsze spotkanie. Wtedy, jak tam byłeś w Dzień Dobry i tam pierwszy raz się spotkaliśmy, ty powiedziałeś mi takie zdanie: nie jestem jastowicem, jestem medium. I skoro medium, to masz kontakt ze światem duchowym i tak pomyślałem, że dobrze właśnie z tobą by było porozmawiać o tym, co się dzieje z nami po śmierci. No bo skoro te trupy, jak ty to mówisz, do ciebie mówią, to znaczy, że na swój sposób żyją. Coś zostaje z człowieka. Właśnie, powiedziałeś, wchodzimy dzisiaj taki trochę w etap audycji mroczny. Ta mroczność, ja może powiem taką rzecz, bo mowa o śmierci i mowa o tym, co ewentualnie po śmierci, to temat rzeka. Mamy mnóstwo przekazów religijnych, mamy mnóstwo wierzeń. Każdy z nas z osobna sobie coś wyobraża, tak naprawdę na podstawie jednej rzeczy. Panicznie boimy się śmierci i fizycznie, ale i psychicznie. To ten lęk psychiczny przed śmiercią jest najgorszy. Dlaczego? Dlatego, że stajemy w obliczu niebytu. Czyli, okej, mamy swoje wierzenia, mamy swoje wyobrażenia, każdy różne, ale w pewnym sensie trochę do siebie zbieżne. Czyli ta zbieżność tyczy jednej zasady. Dalej jestem, dalej mam ego, dalej reprezentuje siebie. No właśnie. Kiedyś sobie powiedziałem, my się mniej boimy śmierci, bo nie mamy wyjścia. My jesteśmy na tą śmierć, jak wszystko, co żyje biologicznie na tej planecie, skazani. Ale jest straszny lęk przed niebytem, niestanowieniem o sobie. Nie ma mnie, nie ma moich przeżyć, nie ma moich zasad, nie ma nic. Tak, jest takie... I teraz powiem tak, poczekajcie, powiem jedno.
Ja bardzo często myślę o śmierci. Właściwie zawsze myślałem o śmierci. Moje życie tak się poukładało. Pamiętam z dziecięcych lat, kiedy byłem dorastającym chłopcem, mój ojciec taki był pewien okres, że mój ojciec nawet pracował w kostnicy tutaj Człuchowskiej i nigdy nie zapomnę, jak mama nieraz wołała, żeby ojca zawołać z tej kostnicy, bo przy telefonów nie było. Zawołać go do domu? Na obiad. Na obiad albo na kolację. Najczęściej brałem kolegę jakiegoś z podwórka i szedłem i krzyczałem przed tą kostnicą do ojca, nie bojąc się tam wejść. Bardzo się bałem śmierci. No właśnie. Ale czymże ona jest? Powiedziałeś przed chwilą przenośni. No Krzysztof, ty w pewnym sensie rozmawiasz ze zmarłymi. Uwaga. To podobnie jakbym powiedział inaczej. Drodzy Państwo, nie mówię teraz do Krzysztofa Woźniaka, mówię to do Was. Oto rozmawiam, nie obraź się Krzysztof, mówimy o prawidłach natury, w której żyjemy. Oto rozmawiam z przyszłym nieboszczykiem Krzysztofem Woźniakiem, który ma zasady, coś tworzy, coś robi, Wy go znacie, ja go znam, ale nie ulega wątpliwości, że jesteś przyszłym nieboszczykiem. No. No dobrze. Nawet dość szybko. I teraz jest tak, jest sobie Woźniak. Mało tego, my mamy wyobrażenie Woźniaka. Mało tego, jak Woźniak kiedyś umrze, to wielu z Was, żyjąc jeszcze, będzie w pamięci miało jego głos, jego... Dzisiaj, słuchajcie, ja Wam powiem niezwykłą kwestię. Dzisiaj i zaraz odwiedziło mnie trzech artystów. Jaro, którego pozdrawiam, który ogląda mój kanał i twój. O, to pozdrawiam tak, serdecznie. To jest ten pan. Ua, rowery dwa. Ua, górale. Tak. Odwiedziła mnie... Jezus, ja nie mam... Pani Kasia Nosowska. Pani Katarzyna Nosowska i... Katarzyna Cliff. Pani Cliff śpiewa między innymi utwór Wymienić się na nowszy model. Taki bardzo optymistyczny, ja propos, nie? A pani Nosowskiej to już w ogóle nie muszę wymieniać utworów, bo jest ich taka masa, że... Ja tylko przypomnę, że nowszy model nie zawsze jest lepszy. Ci ludzie mnie odwiedzili, mówiąc, że słuchają ciebie, mnie. Ale jazda. Że tak, była przyjemna... Wpadli na 15 minut, zostali na 2 godziny. Przyjemna rozmowa i właśnie ja im powiedziałem pewną rzecz. Jak rozmawialiśmy o tej parapsychologii, rozmawialiśmy w ogóle o świecie duchowym i ja im powiedziałem pewną rzecz. A wy, jako artyści, stworzyliście utwory, które wasz głos, wasz śpiew jest w milionach głowach. Mhm. Słuchaczy. Obojętnie, czy teraz będziecie, czy was nie będzie. I tu się posłużyłem Krzysztofem Krawczykiem. Hasło Krzysztof Krawczyk, każdy ma zakodowane jak na taśmie w swojej głowie dźwięk Krawczyka. Żony nie dałem. Tak. To jest pewna wieczność w nas, jeżeli ktoś nawet odejdzie i już nie żyje, a tworzył. A inni go słuchali, widzieli, poznali. To jest jedno. I kiedyś ktoś powiedział... Tyle jest naszej wieczności, ile po naszym odejściu pamięci o nas w ludziach. Jest to bardzo skromna nadzieja. Ja tak nie chcę, ja nie chcę takiej wieczności. Ja nie chcę być czkawką w głowach ludzi po mojej śmierci. Po co? Mnie by nie było. I powiem tak. Muszę to powiedzieć. Pozwól, Krzysztof, ponieważ cały czas słucham. Dla mnie w ogóle Dzień Zmarłych to jest wyjątkowe święto. Oczywiście jestem tolerancyjny, ale uważam, że Halloween, czyli drwienie ze śmierci, jest pewną postawą pewnej wiary w to, że tak się tej śmierci nie boję, ale zarazem tak ona jest dla mnie beznadziejna, ponieważ ja nie wiem co dalej, że będę z niej drwił, mimo że ona jest moim katem. Ja wolę dziady. Tak.
Natomiast my w naszej tradycji wspominamy bliskich. I co jest istotne, to jest ciepłe. Uważam, że to jest dla zmarłych potrzebne. Nie to, że idziemy na ich grób. Już Jezus powiedział do Szymona, jak ktoś zmarł, Szymon chciał iść na ten pogrzeb. Nie musisz tam iść. Niech umarli grzebią umarłych. Śmierć zdarza nam się w naszym życiu drugi raz. Raz już umarliśmy. Ty umarłeś, ja umarłem, wy umarliście. Zrodziliśmy się, powstaliśmy w organizmie ludzkim. Tam jest nasz prapoczątek tego naszego istnienia. Wzrastaliśmy w tym brzuchu ludzkim naszych matek 9 miesięcy. Ale uwaga, perspektywa czasu z punktu widzenia jest różna. Dla muszki jednodniówki cały dzień jest stuleciem. Ona się rano rodzi, by wieczorem umrzeć. Ale ten owad, dla niego ten jeden dzień, dla nas to jest mignięcie, no jeden dzień. A dla niej to jest całe życie. Perspektywa czasu jest pewnym złudzeniem. To bardzo ważne. Ja dzisiaj jadąc samochodem w pewnym małej rozgłośni radiowej rozmawiała pani redaktor z poetą. I zapytała go o jedno znaczenie. Czymże jest szczęście? A on odpowiedział, proszę panią, bardzo mądrze powiedział, proszę panią, szczęście z punktem widzenia. A on mówi, jak to? No przecież mamy rozgraniczenie. Szczęściem jest na przykład wygrać dużą sumę pieniędzy w loterii. A on mówi, tak. Ale to jest i tak punkt widzenia. Więc szczęście mamy cały czas, tylko czy w tym momencie pozwalamy sami sobie z niego się cieszyć. I zaczął dawać przykłady. Poczekaj. Zaczął dawać przykłady i mówi tak. Gdyby ktoś wygrał 1 000 000 złotych, w loterii, jest szczęśliwy. Jest uradowany. Po 2-3 latach, jak wyda te pieniądze, będzie już mniej szczęśliwy, bo stracił pewną wartość, mimo że ma w materiale te wartości. Ale, mówi, szczęśliwszym może być człowiek, który nie wygrał 1 000 000 złotych w loterii, tylko 5 000. Ponieważ on wtedy te 5 000, które mu darmo wpadło, pójdzie do sklepu, kupi sobie rzecz, którą pragnął i będzie bardzo szczęśliwy, będzie tą rzecz oglądał, dbał o nią. Lub na przykład pojedzie na wycieczkę, gdzie go by nie było wcześniej stać i przywiezie fajne wspomnienia. Ale też można być podobnie szczęśliwym w kompletnie inny sposób. Na przykład wstajesz rano i widzisz, że za oknem jest słońce. Fajnie, super dzień, słońce, będzie ładna pogoda, słońce, fajnie, cieszę się. Ale można też widzieć szczęście jeszcze z takiego punktu widzenia, że wstajesz ponury, jesienny, deszczowy, jeszcze zamglony, dzień jeszcze wiatr wieje. I nie musisz wychodzić na dwór. Tak. Wtedy możesz być szczęśliwy, że leżysz obok swojej żony, że ktoś z tobą jest i że spędzicie ten ponury dzień razem. I to jest piękne szczęście. Więc ja się zgadzam z tym poetą, który to powiedział dzisiaj. Nie wiem nawet kto, pozdrawiam tego pana, jeżeli kiedykolwiek by to słyszał i pozna swoje słowa. Natomiast powiedział bardzo mądrze. Punkt widzenia. Teraz życie, to nasze, jest pewnym wzorem. Żyjemy społecznie i żyjemy według pewnego wzoru. Każdy ma swoje myślenie, swoją filozofię, ale żyjemy według pewnego wzoru. Musimy żyć, bo żyjemy społecznie, jesteśmy stadni, żyjemy w pewnym systemie i ten system nas obliguje do konkretnego zachowania i życia. I teraz tak. Podobnie myślimy o śmierci. Myślimy wzorcowo, czyli pierwsze, co jest, ktoś powie, ja się śmierci boję, to jest nieprawda. Uwierzcie mi, każdy się boi śmierci. Dlaczego powiedziałem, że już raz umarliśmy? Właśnie w tym brzuchu, te 9 miesięcy żyjąc, my już później, w 7, 8, 9 miesiącu rozwoju brzuchu matki,
mieliśmy zmysł słuchu, zmysł być może jakiejś delikatnej wyobraźni, ale na pewno mieliśmy zmysł poczucia tego, co nas otacza, bo jeszcze tego nie rozumieliśmy. Słyszeliśmy regularne bicie serca mamy, ponieważ jesteśmy wewnątrz jej organizmu. Słyszymy jej głos, do którego coraz bardziej się przywyżajemy i wydaje nam się bardzo przyjazny, wypływający dziś z nie tylko wnętrza. Nie tylko matki, no. Słyszymy ja słyszałem głos hipotetycznie ojca, o takim przypadku. Przyszłych braci i sióstr starszych. My nie wiemy, co to jest, ale te dźwięki zaczynają być swoje. Mamy temperaturę w tym rozwoju 36,6, a właściwie kobieta w ciąży ma podwyższoną, mleko ma 37 stopni ciepła. To jest bardzo komfortowa temperatura. I uwaga, jest nam tam w naszym wyobrażeniu fajnie, ale co się dzieje? Pewnego dnia coś nas gniecie, coś nas przewraca. To dla nas jest tam potężnym szokiem, ponieważ prawidłem istnienia było tylko to, jak byłem uformowany i wzrastałem. Natomiast coś zaczęło mnie wypychać. Koszmarem się okazało, jak zaczęło mnie coś ciągnąć. I raptem znalazłem się w przerażającym świetle, które dotychczas było mi niepotrzebne. W temperaturze 20 stopni, co od razu było szokiem termicznym wręcz dla mnie. I wrzask. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to ja sam wrzeszczałem jako dziecko, jako noworodek. To była śmierć tamtego bezpieczeństwa. Teraz żyjemy sobie w ciele. Wydaje nam się, że woźniak to jest, o zobaczcie, to jest ten ktoś. To jest to ciało. Tak, macha wam teraz. Pomachaj jeszcze drugą ręką, proszę cię. Widzicie? O, dwoma nawet. Jest. Mogę nawet włosami pomachać. I teraz zobaczcie, ale czym jest woźniak? Nogą? Ręką? Nie, on... Myślą. Nie mówi, on jest myślą. Właśnie. On jest myślą. On jest ego. Ciało jest w gruncie rzeczy naszym więzieniem. Ja sobie wyobrażam, ale też czuję, że ciało wychodzi, że ciało, kiedy umiera, dusza się uwalnia. Dusza jest wybitnie szczęśliwa w tym momencie, jak się uwolni od ciała. Wiecie, powiem wam taką przenośnię. To był sam początek mojego jasnowidzenia. Tu w Człuchowie pewna pani, ona już tam było słychać, gdzieś tam jakieś zwłoki znalazłem. Pewnego popołudnia słyszę pukanie do drzwi, otwieram drzwi, a pewna pani tak dość chłodnym tonem mówi: panie Jackowski, mój brat jest umierający. Ma nowotwór jelita w zaawansowanym stanie, leży w domu, lekarze go już nawet nie chcą w szpitalu, leży u mamy w mieszkaniu, tu w Człuchowie. Młody dość człowiek był, on tam miał 40 kilka lat. I on mówi: brat słyszał o panu, brat wie, że umiera. I brat prosił, żebym ja pana poprosiła, żeby pan przyszedł. On chce z panem porozmawiać. Ja mówię: wie pan co, ja mu nie pomogę w niczym. To nic, on tak by chciał. I ja, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Opowiadam wam coś, co bardzo wewnętrznie przeżyłem mocno. Zresztą w mojej autobiografii w 2012 roku o tym opiszę, bo to jest niezwykłe. Ja zdecydowałem się pójść. Poszedłem tego człowieka. To było późne popołudnie. Obraz, jaki zastałem, był straszny. Był to człowiek, który leżał w łóżku, wychudły. Wtedy jeszcze pamiętam, słynny był pan Kaszpirowski. Jak do niego byłem u niego, to pan Kasz, to w telewizji właśnie to Adin, 2, 3, to leciało. Usiadłem koło niego, zaczął ze mną rozmawiać. Widziałem rezygnację, strach w jego oczach. Ja nie wiem, on właśnie nic ode mnie nie chciał. On chciał... Ja nie wiem. No zaczęliśmy rozmawiać. Widziałem taką scenę. Tam była jego żona, ale była też jego mama, tego człowieka. I on chyba nie jadł nic. Był strasznie wychudły. I one w którymś momencie, jak myśmy rozmawiali, przyniosły mu jakiś koktajl z jajek, kakao. Tam było odżywcze rzeczy.
I one mu takim lejkiem wlewały to. I on to wypił. Chwilę rozmawiamy i nagle jak chlusnął, on to wszystko wymiotował. Strasznie to wyglądało. Po godzinie pewnej rozmowy, zresztą już później był jakiś senny i ja wyszedłem. I pomyślałem sobie, że więcej tam nie pójdę, bo to jest straszne. Straszne, jak ten człowiek cierpi. Nie poszedłem więcej do niego, ale też nie upłynął długi czas, kiedy ta siostra ponownie do mnie zapukała i mówi tak, panie Jackowski, brat jest już w szpitalu w Człuchowie, jest w krytycznym stanie, ale dzisiaj byłem u niego i on powiedział, żeby poprosić, żeby pan Jackowski tutaj przyszedł. I słuchajcie, to co się stało, jak w filmie. Ja powiedziałem, że pójdę, ale będę miał czas dopiero wieczorem. I ona powiedziała mi, która to sala i ja poszedłem do szpitala. To były lata 90. Poszedłem do szpitala i taką scenę zastaję. I otwieram ten pokój, to szpital u nas jest dość stary, te pokoje są stare, tak dramatyzmem takim bardziej to wiało. I on leżał blisko okna na łóżku, spał. A obok, z drugiej strony, przy drzwiach leżał na drugim łóżku starszy pan, który też spał. I weszłem do tego pokoju, podeszłem do jego łóżka i stałem. Stałem, patrzyłem się na niego, ale postanowiłem go nie budzić, bo zdawałem sobie sprawę, że on cierpi i każda chwila snu była dla niego zbawieniem. Postałem tak z 5 minut i bezszelestnie wycofałem się, chwyciłem za klamkę od drzwi, uchyliłem już drzwi, żeby wyjść i w tym momencie on otworzył oczy i mówi, jutro czekam na ciebie. Ja wie dobrze, przyjdę. I poszedłem. To wyglądało tak, jakby on spał, ale widział mnie skądś, że ja byłem, że ja odchodzę i jak już chciałem uchylać te drzwi, to on powiedział, jutro czekam na ciebie. I przysnął. To jest niezwykłe, to odchodzenie jest niezwykłe, bo ja kilka takich przypadków widziałem, podobnych, ale o tym za chwilę. Zmarł 5 rano, czyli już jutro nie mogłem pójść do niego, ponieważ 5 rano zmarł. Nie poszłem na pogrzeb. Ja nie lubię chodzić na pogrzeby, powiem szczerze. I nie byłem na pogrzebie. Rozumiem ciebie. Ale teraz tak. To jutro czekam na ciebie, przypominało mi się non-stop. Przez kilka dni. Czułem się z tym niekomfortowo i jakoś przesąd jakiś miał. Boże, żeby on mnie nie zabrał, żeby to. I wiecie co? Pewnej nocy mam sen. A myślałem każdego dnia. Tak mi na myśl wchodził. To była pewna trauma, zobaczyć to wszystko, to cierpienie. Śni mi się tak, że siedzę w ławce w pustym kościele w Człuchowie tu. W kościele świętego Jakuba. Siedzę w ławce. Raptem drzwi się, te główne, podwójne drzwi od kościoła się otwierają i 4 mężczyzn niesie na swoich ramieniach trumnę. Tylko oni, no sen wiadomo, że sen jest trochę abstrakcją, oni nieśli tą główną nawą, gdzie się idzie, tylko szli jakby między ławkami. Fizycznie to by było niemożliwe, no ale oni w tym śnie tak szli i z tą trumną przechodzili dokładnie nad moją głową. I wtedy jak przechodzili nad moją głową, ja miałem świadomość, że to jest ten człowiek w tej trumnie, tylko to ona była zamknięta. I ja słyszałem, jak oni przechodzili nad moją głową, przelewanie w jelitach. Jakby się przelewały płyny w jelitach. To było bardzo takie nieprzyjemne w tym śnie. I raptem znikło mi to. I w tym śnie przeniosłem się do inspektoratu oświaty w Człuchowie. Kiedyś takowy był. To stary budynek, taki secesyjny, po niemiecki. Moja mama w rzeczywistości w tym inspektoracie, bo była sprzątaczką w szkole podstawowej, do której ja przeszłam, w tym inspektoracie. Ja nieraz mamie chodziłem pomagać, zamiatać, myć podłogi. Było dużo tych sali, bo mama ciężko pracowała. I w tym śnie tam się przeniosłem i stałem w takiej toalecie i było to takie nieduże okno. W rzeczywistości tak tam był, tak jest. I patrzę przez to okno, a ja widzę ten człowiek, którego pochowali, z którego trumno szli, o takim brązowym garniturze, fruwał jak jaskółka po niebie. I ja mówię, mamo,
Chodź zobacz, ten pan, on tu fruwa. On fruwał po niebie jak jaskółka. I się obudziłem. Tłumaczyłem sobie, mówię, Boże, ten człowiek dał mi znak, że to, co zostało w mojej jaźni po traumie, którą widziałem, tak faktycznie on ją przeszedł. Ja byłem tylko chwilowym świadkiem tego czegoś strasznego, co się z nim działo. To w moim obrazie odchodzenia tego człowieka zostało to coś strasznego. A on mi pokazał, że rzeczywistość jego odejścia to jest wolność. On fruwa jak jaskółka. On fruwa po niebie. Wiele miałem takich przykładów o odchodzeniu. Ja nigdy nie zapomnę. Akurat jest trzecia rocznica, bodajże dzisiaj, albo była wczoraj. Nie jestem pewny dnia. Mojej żony ojciec zmarł. Cierpiał, bo chorował na nieuleczalną chorobę. Zmarł 3 lata temu. Muszę powiedzieć, że on mieszkał sam i kiedy my co dzień go odwiedzaliśmy, konkretnego dnia pojechaliśmy do niego i on był w agonii. On się przy tym w miarę normalnie czuł, a jak myśmy pojechali, on był w agonii i my mu tą agonię przerwaliśmy. My wezwaliśmy pogotowie, przyjechało pogotowie, dali mu kroplówki. On ożył. Słuchajcie, on tak jak był w agonii, oddychał powoli. Tak po tych oni mu tak te kroplówki dali, że one ciekły, one nie kapały, one tam wlewały się. I on doszedł do siebie, nawet zaczął rozmawiać, tak by się obudził ze snu. My nalegaliśmy na pana doktora, żeby wzięli go do szpitala. Niestety, to są straszne rzeczy, ale o tym trzeba mówić, bo my nie mówimy o śmierci, a jej się boimy. O niej należy mówić. I lekarz poprosił moją żonę do przedpokoju. Ja też tam poszedłem i ten doktor mówi, drodzy państwo, my go nie weźmiemy, on jest w agonii. On dostał teraz pewne substancje, które go pobudziły, ale za chwileczkę się sytuacja powtórzy, bo on umiera. Ma zniszczony organizm, są przerzuty i koniec. I proszę posłuchać. I ja byłem niezadowolony, że lekarz go, bo my byliśmy bezradni, nie wiedziałem jak postępować. Lekarz go nie wziął. Z pielęgniarzami odjechali, ale stało się tak, jak powiedział. Nie minęło 20 minut. On palił papierosy i on chciał papierosa. Żona mu nie chciała dać. A ja mówię, Kasia, przyszedł, ja jej nie powiedziałem tego, no, daj ojcu papierosa, przecież mu nic już by nie zaszkodziło. I on wziął tego papierosa i on go nawet nie zdążył przypalić. On od razu tak jakby oklapł, taki półsen wpadł i zaczął charczyć. I już nie odzyskał przytomności. My siedzieliśmy bezradnie przy nim, to jest ważne, bo muszę wam powiedzieć o pewnych aspektach. My siedzieliśmy przy nim do godziny 21, 22 i było coraz gorzej. Już nie chcę mówić, bo dramatycznie to zaczęło wyglądać, a cały czas żył. I ja nie wiedziałem, co zrobić. Człowiek jest bezradny, jeżeli widzi, bo w naturze ludzkiej jest coś takiego, że chce się pomóc, nie? To trzeba mu pomóc. No nie da się. Są momenty, w których się już nie da pomóc, a człowiek musi na to biernie patrzeć. Ja jeszcze raz zadzwoniłem po pogotowie. Przyjechał inny lekarz, przyjechało jeden pielęgniarz z nim. Ja mówię, doktorze, ja wiem, że teść umiera, ale po prostu my nie możemy na to patrzeć. My nie jesteśmy... Nie da się. I on nas zrozumiał. I jeszcze mnie poprosił, mówi, proszę pana, bo to było 4. piętro w bloku, proszę pana, położymy na noszach go, ale pan nam pomoże go znieść. To były takie elastyczne jakieś nosze rozkładane. Myśmy go położyli, on nie odzyskiwał przytomności. Charczał, to wszystko. Znieśliśmy go z 4. piętra, za nami szła moja żona i żony córka, zeszliśmy na dół i tam stało R-ka, pogotowie. I co się stało? On był cały czas nieprzytomny. Kiedy my z noszami położyliśmy go już w tej R-ce, ja już wyszedłem z tej R-ki, ja mówię tak, Stachu, będzie wszystko dobrze, trzymaj się, my
jesteśmy z tobą i będzie dobrze. I w tym momencie, była tego świadkiem żona i ja, on otwiera oczy, tak by drzemał i mówi, już nie będzie dobrze. Zamknął i żadnej reakcji. Ja wtedy pomyślałem, Boże, on tak jakby był już lekko poza ciałem, widział to wszystko, ale chcąc powiedzieć nam, nie, nie będzie dobrze, ja to wiem, czuję, to na chwilę wszedł w to ciało i jeszcze zareagował. Takie subtelne wrażenie miałem. No i my wróciliśmy do swojego mieszkania. Szarpały mną, pewne sumienie mną szarpało, bo po drodze jadąc tam, to jest tam 20 kilometrów po tej miejscowości, mówię, zachowaliśmy się jak egoiści, przecież powinniśmy być, ale ja mówię, nie, no nie można, nie można patrzeć na to, bo się nie da. Bo nie ma szans pomocy jemu. I pomyślałem, że dobrze, bo tam też jest szpital, tam mu dadzą coś znieczulającego, po co ma cierpieć. I następny dzień był właśnie bardzo pogodnym, słonecznym dniem. Końcówka października i po 9 rano żona dostaje telefon ze szpitala, że właśnie pani tata dokonał żywota, zmarł. Nie odzyskując przytomności, był cały czas śpiący, nie cierpiał, tak powiedziała, nie wiem, czy to pani doktor, czy pielęgniarka, ktoś to żonie powiedział. I żona, tu zresztą przy tym biurku jest fotel, żona usiadła, zaczęła płakać. Ja jeszcze mówię, słuchaj, ty nie płacz, ty Bogu dziękuj, że on już nie cierpi, bo on cierpiał strasznie. I wtedy ja jeszcze paliłem papierosy. I jak żona tu została, siedząc na fotelu, ja poszedłem, zapaliłem, wziąłem papierosa, a starałem się w domu nie palić, bo żona nie lubiła smrodu papierosów i słusznie. I poszedłem do kuchni, otworzyłem okno, zapaliłem tego papierosa i palę. I tak sobie pomyślałem, paląc tego papierosa. Pomyślałem tak. Miał naturę człowieka upartego. To nieistotne dlaczego, ale był człowiekiem upartym całe życie. Ale pomyślałem, miał jedną zaletę. Czytał książki. Kiedykolwiek jechałem go odwiedzić, zawsze był w wolnym czasie z książką w dłoni i zawsze czytał. To zaleta. Mało ludzi teraz czyta książki. Jak ja to pomyślałem... Spadła książka. Rozległ się łomot. Łomot. Żona się zerwała. Ja z kuchni, słuchajcie, w tym środkowym pokoju jest biblioteczka duża. Mhm. Równo książki na sztorc poustawiane. Tak, jedna przy drugiej. Słuchajcie, te książki jakby zostały wypchnięte. 32 książki, dokładnie tyle leżało. One leżały przez te 3 dni, zanim pogrzeb się stał. Dopiero po pogrzebie je pozbieraliśmy. Nie uznaję tego za przypadek. To pokazał ojciec mojej żony. Książki. I książki spadły. Bardzo wielu z was słuchających, drodzy państwo, słyszało po rodzinie, po znajomych sytuację, gdzie tak, ktoś zmarł, nawet nie wiedzieli jeszcze tego, coś pękło, coś się przewróciło, coś się stało. To są sygnały, że jeszcze na tyle ta dusza ma siły witalnej, że potrafi zrobić jakąś ekspozycję, coś, że nam to pokaże. I powiem państwu tak, dla mnie to, że uwalniamy się z ciała i dalej żyjemy, nie ulega wątpliwości. A co się z nami dzieje po śmierci? Krzysztofie, ja wiem, zmęczony jest. Nie, broń Boże. Ale... Ja po prostu, wiesz, ciężki rok miałem. Ale. Ja państwu powiem tak. Ja jestem przekonany, że po śmierci zapadamy się w siebie. Tak naprawdę. My tu będąc, to nie jest nasza rzeczywistość. Ktoś powie, jest tamten świat i nasz świat. A może to jest inaczej? Może nasz świat to jest tylko sonda, a tak naprawdę istniejemy cały czas w wieczności. Dlaczego? Po co? Jeżeli żyjemy wiecznie, po co taki numer, że wskakujemy w jakieś ciało, jesteśmy nieświadomi w tym życiu, cierpimy, szarpiemy się, no mamy też pewne przyjemności.
ale jesteśmy cały czas w celi śmierci. Jesteśmy skazani na śmierć i mamy tego świadomość. Ano, drodzy Państwo, krótko, dlatego, że wyobraźcie sobie, nasza natura, nasze ego nie jest przyzwyczajone do wieczności. Ja to zawsze mówię tak żartobliwie. Uwaga. Dzisiaj żyjemy w świecie wiecznym, ok? Ale Krzysztof jest w tym świecie wiecznym staroświecki. Ponieważ on liczy każdy rok swojego życia, jakby to jakieś miało znaczenie, skoro jest wieczny. To nie ma to sensu. Ale on jest staroświecki i sobie te lata liczy. I uwaga, dzisiaj mamy urodziny Krzysztofa. Które to Krzysztof? 1 729 278 927 789 lat. Okrągły wiek to nie jest, ale zacny. Jakbyśmy zapytali, co sobie życzysz w tym jubileuszu? A bez liku będziesz miał ich. Jeszcze? Zawsze będziesz je miał. To byś powiedział, nie chcę już mi się nic. Nie chcę patrzeć na swoją facjatę, nie chcę być sobą, nie chcę się męczyć ze swym ego, a jestem niewolnikiem tego na wieki. Wieczność, do wieczności trzeba dojrzeć. Do wieczności, takiej świadomej, trzeba siły. Trzeba być silnym w środku. My tacy nie jesteśmy, więc żeby wzrastać w wieczności i się doskonalić, czasami psuć, ale potem i tak się będziemy musieli doskonalić, w następnych wcieleniach musimy wcielać się i przeżywać interakcje, które mają początek i koniec. A to wzbogaca nasze ego rzeczywiste z tych wszystkich wcieleń. Ja uważam, że rodzimy się tu różni. Nie przez to, że Bóg sobie zrobił numer i nas różnych, jednego tworzy głupiego, drugiego mądrego, trzeciego nijakiego, czwartego i tak dalej, i piątego. Uważam, że jesteśmy tutaj po to, żeby wyrobić swoją osobowość, żeby przez wszystkie wcielenia stać się kimś. Jeżeli mamy energię Boga, to jesteśmy doskonali. Tylko co by Bóg miał za pożytek z tego, gdyby wszystkie energie, czyli my, dusze, były jemu w pełni podobne. Nudziłby się. Bo to tak jakby Krzysztof Woźniak jakimś cudownym sposobem powielił siebie miliardy razy. I co z tego? Co z tego? To cały czas jest ten sam Krzysztof Woźniak, tylko jest ich dużo. Właśnie doskonałość musi nabrać swojej własnej osobowości. I życie to jest szkoła twojej duszy. Bardzo ważne jest to, żebyś żadnej lekcji nie zmarnował. Uwaga, błędem i nieprawdą jest to, jak mówią, rób co chcesz, żyj jak chcesz i tak stąd nic nie weźmiesz. Otóż w błędzie jesteś. Jeżeli dusza jest światem energii, a twoje wszystkie przeżycia przeistaczają się w energię, czyli uwaga, jeżeli robiliśmy, Krzysztof, wczoraj audycję, to ona dzisiaj jest tylko wspomnieniem w naszych tak. głowach. Ale dla widzów jest przyszłością, bo jeszcze jej nie wyemitowałeś. Okej, ale poczekaj, ale zaraz wspomnieniem. Jeżeli na przykład byłeś wczoraj z dzieckiem na spacerze, to jest teraz to tylko wspomnienie. W jej głowie i w twojej głowie. Tylko uważaj. I to jest w pewnym sensie rzeczywista fikcja, bo to już się odbyło, tam nie wrócisz. Jeżeli jej nie kupiłeś ni za kawę, ona chciała, dzisiaj tego żałujesz, to już tam nie wrócisz i nie kupisz jej. To jest zapisany film. Tylko uważaj. Jeżeli staniesz się duszą, to po tych wszystkich chwilach w energii będziesz mógł wracać i je przeżywać na nowo. Dlatego, że sam będziesz energią, a twoja pamięć jest energią. Staniemy się znów w rzeczywistości jako energia, jako zapis. Więc sami tworzymy piekło, sami tworzymy niebo. Uważaj. Jeżeli jest człowiek, który był całe życie zły, cierpiały przez nie osoby, bił własną żonę, nie szanował dzieci, rozpustę uprawiał, męczył ich psychicznie, to on te wszystkie wspomnienia i przeżycia zabiera. I następny pokój swego istnienia wypełnia tymi przeżyciami. Chciałbyś w takim pokoju mieszkać? Ja nie. Dlatego bardzo ważne, żebyśmy byli dobrzy, ponieważ to zabieramy. Każdy gest, każdy moment,
Każdą chwilę zabieramy tam z sobą. Ona jest naszą własnością. Może niektórzy z was uznają to za dziecinne, co mówię. Ja mówię wam bardzo ważne rzeczy. Żebyście na życie własne spojrzeli trochę jak dzieci. Żebyście je ubarwili, dopóki macie szansę. Żebyście dali sobie więcej fantazji. Żebyście pozwolili sobie i swoim bliskim na to, że życie nie jest ciągłym kieratem, tylko jest naszym przeżyciem, ponieważ wszystko to, co przeżyjemy, zabieramy z sobą. Idąc jutro na groby, nie miejmy wrażenia, że idziemy ze świeczką i kwiatem, bo tam jest w dole nasz bliski. Tam jest odwłok naszego bliskiego. Nasz bliski z tego akurat życia się wyzwolił. W taki czy w inny sposób. Wypełnił je. Nie wszyscy leżą, nie wszystkie odwłoki leżą tam po wypełnieniu. Są ludzie, którzy odebrali sobie życie. Coraz więcej jest takich ludzi. Nie wytrzymują pewnego tempa tej sytuacji na świecie. To jest niewypełniona lekcja. Życie nasze jest lekcją. Odchodząc, wyzwalamy się i wracamy do rzeczywistego życia, w którym właściwie cały czas jesteśmy. Uwaga! Może pójdziemy do nieba. A jakie jest niebo? Jak byłem młodym chłopcem, to powiem wam szczerze, że trochę mnie to przerażało, bo katecheta nasz mówił, że w niebie są chórki anielskie, że tam ktoś, że anioły. Nuda straszna, nie? A ja sobie myślę tak, to kurczę, jeżeli ja bym się dostał do tych, przydzielono mnie do chórków anielskich, a ja mam gdzieś śpiewać w chórkach anielskich i to być może wieczność. A teraz myślę po latach, że moja fantazja, że moje myślenie, że moja wyobraźnia jest moim niebem. Dlaczego ty, gdybyś nie miał wyobraźni, nie czuł piękna, miałbyś się znaleźć w raju, skoro go byś nie zrozumiał? Sam go tworzysz. Nasza psychika jest naszym domem, nasze ego. Dlatego jutro idziemy w miejsca, w którym pochowaliśmy ciała naszych bliskich i one wymagają czci i pamięci. Ale nasi bliscy być może z naszego to powodu duchowo na chwilę pojawią się w tych miejscach. My ich może poczujemy, to zależy od naszej wrażliwości, może nie poczujemy, ale nie spoglądajmy wyobraźnią w dół, bo ich tam nie ma. Dajmy sobie szansę poczucia ich jako byty, jako jestestwa. Bo oni są bytem, myślą, logiką, ego. A jeżeli tego nie ma, jeżeli Jackowski na koniec, co już jako puentę mówię, powiedział bzdury, to ja wam powiem jedną rzecz. To po co nam honor za życia? Po co nam sumienie? Po co nam miłość? Po co nam wdzięczność? Po co nam tworzenie? Po co nam tworzenie piękna, sztuki? Po co piszemy wiersze? Po co piszemy książki, powieści, prace naukowe? Po co to wszystko robimy? Każda twórczość dla duszy uwięzionej w ciele jest próbą wyzwolenia się z tego ciała. Dusza tworzy dlatego, że jest w niej powiew wolności. Ciało nas okłamuje. Bo ja widzę Krzysztofa Woźniaka nie jako duszę, tylko teraz widzę go jako postać. A przecież on jest myślą i wszystkim tym, co pomyślał. Dlatego tak bardzo ważne jest, że nam się wydaje, że my możemy myślą komuś złorzeczyć, ale nie zrobimy mu nic fizycznie. Nie lubię go, zazdrosny jestem, ale nic mu fizycznie nie zrobię.
nawet sobie nie zdajecie sprawy, że już mu zrobiliście. To myślenie jest czasami nawet gorsze, bo bardziej nieszczere, bo mu tego nie powiecie w oczy, jak czyn. Bo czyn to jest desperacja, a myślenie jest właśnie tym bardziej, jeżeli myślicie o kimś źle, a nie chcecie mu tego mówić, jesteście fałszywi. Dlatego zrozumcie, to, o mucha się tu przyplątała, to jest moje myślenie. Ja nie chciałem tutaj górnolotnie wam opowiadać o tym, tylko jak ja, Krzysztof Jackowski, sobie to wyobrażam. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wiele osób nieżyjących, które znalazłem, to nie ja! To oni naprowadzili mnie na trop, na swoje ciało. Nie będę się tu wam wymarzał. Mógłbym wyjąć jakieś kwity, papiery, zobaczcie, te zwłoki. To nic by nie zmieniło. Jeżeli my o takich rzeczach nie będziemy w prosty i ludzki sposób z sobą rozmawiać, zawsze się będziemy śmierci bali. A nawet rozmowa niewiele nam zmieni, bo jeżeli nie daj Boże przyjdzie ten moment i będziemy świadomi, że to się zbliża, i tak się będziemy bali, tylko niedorosłością w naszym myśleniu jest to, że my ten temat odkładamy do ostatniej chwili. I już puenta puenty. I wtedy idzie człowiek do lekarza. Całe życie żył fajnie. Układało mu się, żył, było okej. I coś mu zaczęło w boku kłuć. Poszedł do lekarza, zrobił badania. Lekarz mówi, przyjdź pan za 5 dni, będą wyniki badań. Idzie za 5 dni. Panie szanowny, doktor mówi, no nie mam dobrej wieści. Będzie pan tu brał te tabletki, to jeszcze porobimy badania. Z 6 miesięcy to potrwa. Doktor żartuje. To jest taki ból, że ja nie wytrzymam jakieś 6 miesięcy. Pan mnie źle zrozumiał. Rokujemy 6 miesięcy. Niestety jest to zaawansowana choroba i z autopsji wiemy, że to tyle trwa w tym, na tym etapie. Słucham? Przykro mi. Muszę to panu powiedzieć, pan jest pacjentem. Wychodzi taki człowiek oszołomiony od lekarza. Idzie pieszo do domu i świat mu się zawalił. Ale wtedy po szoku zaczynają przychodzić pytania, na które całe życie z nikim nie rozmawiał, na tematy, o których nie myślał, bo nie było potrzeby, a poza tym pozwalał sobie w to nie wierzyć. Nie. A teraz świat dalej się toczy. Samochody jeżdżą, ptaki ćwierkają, ludzie chodzą, dzieci na rowerkach jeżdżą, a ty idziesz i myślisz, to koniec? Ten koniec i ten czas jest przeraźliwie krótki, żebyś sobie zadał wiele pytań i na nie odpowiedział. A po drugie robisz to w panice, bo wiesz, że nadchodzi nieuniknione. Dlatego rozmawiajmy na ten temat. Pytajmy się siebie nawzajem. W każdym z nas jest jakaś teza, ale to nie będzie brzmiało naiwnie. Żyjemy w świecie, w którym najbardziej tęgie głowy, jakie żyły i żyją, mądre, wykształcone, na te pytania nie mają odpowiedzi. To nie oznacza, że odpowiedzi nie ma. To oznacza, że ta odpowiedź w tym życiu nie jest nam dana, bo wtedy byśmy wszystko robili fałszywie. Gdybyśmy wiedzieli, że to życie jest tylko próbą, tak, to byśmy byli fałszywie prawdziwi, fałszywie uczciwi. A mam być w pokusach uczciwi lub nie. Pokazać swoją prawdę. Tam, gdzie idziemy, leżą powłoki istot, które żyły, ponieważ była w nich dusza. Kiedy dusza odeszła, a powłoki się popsuły i dusza odeszła, dusza się uwolniła. Ale my wspominamy życie tych ludzi, że byli przy nas, że dawali nam siebie, a my dla nich dawaliśmy siebie. I to jest piękne święto. Święto, które nie tylko zamyka kogoś etap życia i my tam się spotykamy, że pamiętamy o tym, ale święto, i powinniśmy w to wierzyć i być tego raczej pewni,
Jest to święto, że ten człowiek wypełnił swój żywot. Nie był on lekki. Dał w tym żywocie nie tylko dla siebie dużo, ale dla nas, dla kogoś. Dlatego tu przychodzimy. I dalej jest. Wiecie dlaczego ja wam mówię, że macie myśleć, że dalej jest? Bo jeżeli jest, to jaką wy mu robicie przykrość? Dlaczego wy mu tam te świeczki palicie, skoro uważacie, że on zginił? To jest pewna symbolika. Nikt wam nie powiedział, czy on, żaden naukowiec wam nie powiedział, czy on dalej jest jako ego, czy nie. Więc możecie przypuszczać 50%, że go nie ma, a 50%, że jest. Ale uwaga, te 50% to jest bardzo dużo. Więc nie możecie sobie pozwolić na bezczelność i mimo, że go nie widzicie, mimo, że nie ma między wami żadnej interakcji, bo go niby nie ma, w tej postaci, w jakiej my jesteśmy, to że go naprawdę nie ma. To jest ważne. Nikt nam nie powiedział naprawdę, jak jest, więc mamy prawo podejrzewać i domniemać. Ja po swoich doświadczeniach jestem tego pewny. Wy przynajmniej powinniście podejrzewać, że tak jak niektórzy mówią, że nic nie ma, to 50% jest prawdy, że coś jest. I z tym was zostawiam. Krzysztof, to co powiedziałeś było takie mądre i głębokie, że już nawet nie będę nic dodawał. Powiem przepraszam, tylko, że ja monolog, ale... Ale dlaczego, Krzysztof, bardzo chętnie to słuchałem. Dlaczego ty przepraszasz za dobro? To nienormalne. Powiem tylko jedno. Bo w ogóle, jak cię słuchałem, to mi się bardzo dużo tematów nasuwało, bardzo wiele skojarzeń, między innymi do jednej z mojej ulubionych teorii spiskowych, znaczy nie tyle ulubionych, że ja bym chciał, żeby tak było, tylko ona mi się wydaje bardzo ciekawa i prawdopodobna, że żyjemy w symulacji. Tak. I ja coraz bardziej też tak uważam. I w tym momencie ten nasz żywot bardzo mocno przypomina mi człowieka, który gra w gry komputerowe. Ładnie. I jednocześnie się tak mocno w nich zatraca, że nie pamięta z samego siebie. I w tym momencie cię to bardzo fajnie tłumaczy różne rzeczy, bo w tym momencie my jesteśmy postacią z gry komputerowej, ale jednocześnie jesteśmy gdzieś tam i te nasze i ta postać umrze, jej nie będzie, ale te doświadczenia przejdą na tą istotę wyższą, tak. I to mi właśnie przypomina właśnie, i co ciekawe, Krzysztofie, ja już kończę, bo nie chcę, za dużo tego... Ważny jakby, temat. To, żeby było śmieszniej, to teoria, że żyjemy w symulacji czy w czymś innym, a pamiętajmy, że taka symulacja wcale nie musi być na takim poziomie, jak my sobie dzisiaj wyobrażamy, czy w jakimś superkomputerze. Może to być również coś bardzo, bardzo duchowego. Natomiast co mi się kojarzy? Kojarzy mi się to, że kiedy mamy największą przyjemność z gry? Ja to mówię jako gracz. Teraz ostatnio trochę mniej gram, ale kiedyś grałem więcej. Kiedy mamy największą przyjemność z gry? Gdy się zatracimy w tej grze, gdy poczujemy coś, co ma chyba swoją nawet nazwę, imersja, takie słowo mądre, że tak bardzo wchodzimy w ten świat, że zaczynamy zapominać, co się dzieje. Teraz można śmiało założyć więc, że skoro te poczucie, te wejście w ten świat jest czymś, co jest pożądane, to w momencie, w którym nauczymy się tak wchodzić w świat gry, że będziemy zapominać wszystko, co było poza światem gry, to będziemy tego chcieli, gdyż dzięki temu nasze doświadczenie będzie pełniejsze. I teraz wyobraźmy sobie istotę wieczną. Bo chyba możemy założyć, że skoro dusza jest częścią Boga, a Bóg jest wieczny, nie ma ani początku, ani końca, to dusza też na swój sposób będzie wieczna. I to jest absolut. My tutaj jesteśmy istotami, które mają swój początek, swój koniec. Jesteśmy w stanie wielu rzeczy ogarnąć. Zróbcie sobie, drodzy Państwo, taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że nie istniejecie, że was nie ma. Drodzy Państwo, z przerażeniem odkryjecie, jak takie dziwne uczucie, jakby był jakiś system bezpieczeństwa, który was wywali z tego. Jak tylko zaczniecie sobie
wyobrażać ten stad, to zostaniecie z tego stadu jakby wywaleni przez, jakby przez jakiś system bezpieczeństwa, który nie pozwala wam iść w tą stronę. Jakby był jakiś, no, to właśnie jak w komputerze, jakiś system bezpieczeństwa, że czegoś wam nie wolno zrobić, bo zepsujecie grę. Nie wolno wam wyjść poza mapę, nie wolno wam, jeśli jesteście tylko i wyłącznie, gra toczy się w budynku, to nie wolno wam wyjść poza budynek, bo zobaczycie, że tam nic nie ma i tak dalej, i tak dalej. Taki system bezpieczeństwa. I teraz, drodzy państwo, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy taką wieczną jednostką, wieczną istotą. No to pewnie my byśmy się jak cholera nudzili. Jak cholera. Jak cholera. I prawdopodobnie, jeśli jesteśmy wieczni, możemy śmiało założyć, że jedynym, co dla takiej wiecznej istoty ma znaczenie, to energia, która prawdopodobnie będzie miała jakby rodzajem. Coś, co my nazywamy pozytywną energią, negatywną energią, doświadczenia. To chyba Krzysztof też wielokrotnie mówił w swoich audycjach, że my tutaj na tym świecie kolekcjonujemy doświadczenia. Przeżycia. Jesteśmy przeżycia. Kolekcjonerami przeżyć. I to się zgadza, bo zobaczcie, jak grasz taką grę komputerową, to co ty tak naprawdę kolekcjonujesz? To przecież nie te zbroje, nie te miecze, nie te pieniądze w grze komputerowej, bo to wszystko zostawiasz w tej grze, gdy ona ci się znudzi, gdy ją podrzucisz. Zabierasz ze sobą doświadczenie tej gry. Dokładnie. I po skończonej grze ty już nie jesteś taki, jak byłeś wcześniej. Dokładnie. Bo doświadczenia z tej gry ciebie zmieniły. Ktoś mądry kiedyś powiedział, nie wiadomo kto, bo to był twórca mema, że nie marnujemy swojego życia na grę. Grając, żyjemy tysiącem żyć. To było a propos ludzi, którzy grają w gry komputerowe w naszym świecie. Ale rzeczywiście to trochę tak jest. Jak grasz na przykład w grę komputerową, pochwalę się, że pamiętam jeszcze przy mojej sklerozie Mass Effect, taka jedna z moich ulubionych gier RPG, jesteś tam sobie bodajże pułkownikiem Shepardem. To każdy ten pułkownik Shepard jest trochę inny, w zależności od tego, kto nim gra. On wygląda tak samo, on ma takie same mundury, wszystko ma tak samo. Po tych samych mapach bitowych chodzi. Tak, dokładnie. Ale to, co go różni, to twoje emocje, które poprzez niego przelewasz na ten świat i które doświadczasz poprzez niego w tamtym świecie. Próbujesz w sposób bardzo prosty, bardzo nieudolny wejść w ten świat. To jest trochę jak z książką. Nie wiem jak wy, drodzy państwo, nie wiem jak ty, Krzysztof, masz, ale jak ja sobie czytam dobrą powieść, tak, to ja się zadłużam w tym świecie. I wczuwam pewne, w postacie. Pewne cechy się wybiera z tak, postaci. Tak, dokładnie tak. Pamiętam jak, wiesz, ja jestem taki wbrew pozorom dość mocno uczuciowy, nie? I mi się zdarza na przykład chodzić wkurzony na autora książki, bo zabił moją ulubioną postać. A ponieważ trochę tych autorów różnych książek znam, chociażby dlatego, że niektórym reklamowałem książki i tak dalej. I to już niech będzie moja puenta. Jest pewien dzień, u pewnego autora książki dzwoni telefon. Kurwa, musiałeś go zabić? Ja teraz taki wkurzony chodzę i smutny trzeci dzień. Nie powiem, jaki to autor książki, nie powiem, jaka książka. Może sam zechcę o tym powiedzieć, ale rzeczywiście tak było, bo ja się na przykład z tymi postaciami zżywam i mi jest bardzo przykro, jak jakaś fajna postać odchodzi. Wkurzony jestem, zwłaszcza na współczesnych już tu nie pisarzy, bo pisarze zwykle bardzo dobrze swoje dzieła dopieszczają, ale o twórcach seriali. I już kończę, Krzysztof, jak jest mądre. Na przykład ileś tam sezonów, czy dużo tych odcinków, wszystko się fajnie dzieje i mam takie wrażenie, jakby scenarzysta dostał polecenie od producenta, słuchaj, pod sam koniec to trzeba przetrzemić trzutkę i połowę tych postaci wykończyć. I one tak głupio giną. I mam taką pretensję do niego, kurde no, 90 odcinków i w ostatnim po prostu połowę obsady, co ci szkodziło, no, za ostatni odcinek mieli większą garzę dostać, więc ich przedostatnim wykańczasz i tak dalej. To tyle, Krzysztof.
Ale właśnie, ale tu powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy, bo ja jestem z urodzenia katolikiem. Ja też. I nawet z wiary. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, że właśnie życie, właśnie ten okres, w którym teraz żyjemy, technologia pokazuje... Pozwala nam zrozumieć bardziej, nie? Tak, bo zwróćmy uwagę, chociażby ten telefon. Widzicie, technologicznie to jest jeszcze bardzo prymitywna rzecz. Tak. W przyszłości będą rzeczy kwantowe, będą inne formy przekazu, wręcz bym powiedział duchowe. Bo my trochę błędnie odbieramy duchowość. Nam się wydaje, że tamten świat to są duchy, a technologia, w którą my idziemy, to nie są duchy, to jest technologia. Znaczy, jeszcze właśnie teraz jest to zakłamanie, bo ta technologia jeszcze jest oparta ściśle na materialnych rzeczach. Muszę mieć ten telefon, żeby ducha Krzysztofa tu widzieć. Bo to znaczy, jego powielenie jakieś medialne, jego tu nie ma. Znaczy, ja go dotykam teraz na ekranie, ja nie dotykam jego, ja dotykam jakiegoś ducha, który mi się tu pokazuje. Oczywiście w zrozumiały sposób technologicznie. Chociaż nie do końca, bo my tak naprawdę, większość z nas bawi się tym wszystkim, ale nas nie interesuje, jak ta technologia działa. Ona po prostu ma działać. I gdybyśmy zrozumieli, że właśnie nasza myśl techniczna zaczyna budować albo odkrywać świat duchowy. Bo jeżeli jest taka reakcja, ktoś widział ducha. Boże, widziałam ducha dziadka. Przecież on nie żyje, ja go widziałam. To tak jest, to wytwarza w nas lęk. Ale gdybyśmy stworzyli technologię, już jest taka technologia, że w jakiś sposób subtelna energia, teraz byśmy oglądali, podobno ABBA ma tak grać. Nie wiem, czy to jest Mówisz prawda. Mówisz o tych awatarach zrobionych przez hologramy. Krzysztof, przepraszam, że zrobię wtrątkę. Idziemy teraz na koncert Krzysztofa Krawczyka. I słuchajcie, wiemy, że to jest awatar, wiemy, że to jest technologia, ale gdybyśmy tego awatara pokazali ludziom 200 lat do tyłu, 100 lat do tyłu, to wiecie, co oni by powiedzieli? Ożywili ducha, sprowadzili ducha i duch Krzysztofa Krawczyka śpiewa. On jest jakby trochę przezroczysty, ale jego widać. On chodzi, on do nas macha, on nam śpiewa piosenki. Więc zrozummy jedną rzecz. Duchowość nie musi bardzo daleko stać od tego, co my tworzymy. Duchowość to jest temat tabu. Duchowość przez setki lat jest w ręku ludzi, którzy pilnują religii. I my się rozmijamy. Nauka w jedną stronę, dogmaty religijne, które są na ogół niezmienne w każdej religii, bo wtedy religia sama by się je podważała, idą w drugą stronę. Dogmaty się bardzo rozwijają z technologią, ponieważ dogmaty będą zawsze dogmatami i one się będą starzeć i coraz mniej wiarygodnie wyglądać. Ale czy do końca? Nie do końca. Po prostu mówimy prawdopodobnie o tym samym. Nauka tworzy technologię, a dogmat religijny jest czymś, co nie umiał u swojego początku technologii nazwać, opisać, bo jej nie znał. I musimy rozumieć, że wieczność i ten świat może być o wiele bardziej skomplikowany i złożony, jak nam się to w prosty sposób wydaje. Dlatego ja to skończę jednym powiedzeniem. Kiedyś pewien starszy człowiek, który już dawno nie żyje, rozmawialiśmy o Bogu, ja rozmawiałem z nim o Bogu, nie? I że czegoś nie rozumiem, a dlaczego Bóg tak stworzył to, a dlaczego Bóg stworzył różnych ludzi. A on mówi tak, wziął łyżeczkę od cukru, tak? Jak się słodzi. Położył na stole tą łyżeczkę i mówi, kto to stworzył? Ja mówię, człowiek. No człowiek stworzył tą łyżeczkę. On mówi, zgadza się. Czyli w pewnym sensie człowiek dla tej łyżeczki jest Bogiem. Ja mówię, no w pewnym sensie tak. I myślisz, że ta łyżeczka, gdyby chociaż miała jakiekolwiek zmysły, zrozumiałaby człowieka w swych zamiarach, jego zmysły, jego doskonałość? Ja mówię, nie bardzo. Myślałaby dalej jak łyżeczka i Boga by sobie wyobrażała łyżeczkowato. I wiesz co?
I to bardzo chyba dobra puenta dla nas. Nie starajmy się zrozumieć Boga czy boskości. Starajmy się robić inną rzecz. Dorosnąć do tej boskości sami, skoro jest w nas cząstka Boga. I nie jest to pycha. Dorosnąć do boskości to jest szlachetność, to jest miłość, to jest dobro. Tym, że jesteśmy i wystarczy tylko o tym pamiętać i tak postępować, żebyśmy nie zaskoczyli się, bo jeżeli ktoś na tym świecie żyje, właśnie jest dzień zmarłych, co? Stary sołtys, pójdę jemu zapalę świeczkę. Pożyło mu się z 80 lat, nie? No już swoje przeżył. No i go nie ma, i pochulał, i to, i fajnie. Nie wierzysz. A co się stanie z twoim zmarnowanym życiem, jeżeli jednak dalej jest coś? Nie możesz tego być pewny. I chociażby z tego powodu warto trzymać fason, być człowiekiem i mieć zasady. Dobre. To bardzo mądre, puenta. Krzysztofie. Krzysztof Jackowski, wszystkiego Krzysztof dobrego. Boziak, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze raz. Dzień Zmarłych dla mnie jest jednym z najważniejszych świątecznych dni w roku, ponieważ mowa jest o nas. Nas też kiedyś ludzie będą odwiedzać ze świeczką w dłoni. I oby o nas dobrze wspominali. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.